Likwiduje wiarygodność jakiegokolwiek materiału i jakichkolwiek pytań i podejrzenia dobrej intencji w stawianych kwestiach czy sprawach. Bardzo proszę, ksiądz biskup. Idąc tym wątkiem, a propos wiarygodności, czy ma prawo pan redaktor wchodzić na teren kościoła i uwiarygadniać osobę duchownego? Owszem, ma koloratkę, jest proboszczem i tak dalej. Przeciwstawiając legalnym władzom, które reprezentowane są przez kodeks prawa kanonicznego. A kanon 831 mówi bardzo wyraźnie w dziennikach, czasopismach, periodykach, paragraf pierwszy, które wyrażają, atakują religię, dobre obyczaje, wierni mogą coś zamieszczać jedynie dla słusznej, uzasadnionej przyczyny. Duchowni i członkowie instytutów zakonnych mogą to czynić jedynie za zgodą ordynariusza miejsca. Ordynariuszem miejsca wobec tego duchownego, który został użyty do filmu, jest ojciec prowincjał. A ponadto do konferencji episkopatu należy wydanie przepisów określających warunki, jakie winny być wypełnione, aby duchowni oraz członkowie instytutów zakonnych mogli brać udział w programach radiowych lub telewizyjnych dotyczących nauki katolickiej lub obyczajów. Jest tutaj określone wyraźnie, co do kogo należy. I to przypomina czasy stalinowskie jeszcze, kiedy tak napuszczano dobrego duchownego na złego, do penetracji kościoła, do podważania autorytetu. I stąd też to na konferencji prasowej, po zakończeniu konferencji Episkopatu Polski, powiedziałem wyraźnie, zostaną przygotowane także normy jeszcze generalne i przepisy szczegółowe na bazie kodeksu prawa kanonicznego, by każdy duchowny, który nosi koloratkę i używany jest do programu, czy wypowiada się, wiedział, co może zrobić i jaka jest kompetencja biskupa diecezjalnego bądź przełożonych zakonnych, w tym wypadku ojca prowincjała. Tu niestety to wszystko zostało powinięte, a potem jeszcze towarzyszył naturalnie akompaniament. Mówimy właśnie o tym akompaniamencie. Moi drodzy, oto film jest tym elementem, który wywołuje burzę. Następnego dnia w największych dziennikach mamy bardzo dużo doniesień na ten temat, wręcz cytaty z filmu i powoływanie się, że w filmie pokazano. Pan Janusz Kawecki. Zanim jeszcze do tego się odniosę, to chciałbym gwoli prawdy. Pan redaktor zbyt bardzo mnie wyróżnił, przypisując przy prezentacji tę rolę, której nie wypełniam. Ja po prostu przewodniczę zespołowi wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu. Proszę nie mylić z zespołem biskupów. Tak jest. Bo tutaj jest, też jest taki lapsus. Panie profesorze, ale jest pan obecny stale na antenie od 7 lat. No od paru lat, tak jest. Ale i dlatego orientuję się dobrze, że to, o czym dzisiaj rozmawiamy, to nie jest jedyna sprawa. Proszę zobaczyć, od samego początku, gdy się zorientowano w Polsce, że powstaje środek społecznego przekazu, który może być rzeczywiście niezależny od kapitału zagranicznego, bo będą to tworzyć ludzie, którzy swoimi składkami chcą umacniać tę rozgłośnię. Że jest to środek społecznego przekazu, który w zgromadzeniu, powstaje przy zgromadzeniu, w zgromadzeniu i ma być on za pomocą tego narzędzia ewangelizacji, to zgromadzenie, a przez niego Kościół, chce służyć społeczeństwu. W głoszeniu prawdy, w nauczaniu religijnym, ale także i w pokazaniu, jak w życiu codziennym należy być katolikiem, jak wypełniać wskazania nauczanie społeczne Kościoła. I gdy się o tym zorientowano, to sukcesywnie coraz silniejsze środki przeciwko Radiu Maryja są kierowane. Proszę Państwa, nie łudźmy się. My mówimy tutaj o tym filmie, ale przecież kilka miesięcy temu była zorganizowana wcześniej, wrzesień, już w końcu sierpnia, już takie preludium do tego uderzenia. Też jednocześnie i we Wprost, i w Newsweeku, i w jeszcze innych codziennych gazetach ukazują się artykuły oszczercze,
oszczercze przeciwko Kościołowi. Kościół się podzieli, że jest dwa kościoły. Kościół jest rzymskokatolicki i toruńskokatolicki. I co jeszcze ubliżające katolikom? Mnie, chodzącemu po ulicach, przybywającemu na przystankach, pojawiają się plakaty z pierwszą stroną wprost. Obrzydliwe plakaty, uderzające nie tylko w ojca Rydzyka i w księdza prymasa, jako ludzi, ale jako kapłanów. Dla mnie kapłan znaczy jeszcze więcej niż zwykły człowiek, bo jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem i człowiekiem. I jeśli w taki sposób uderza się we mnie, w katolika, umieszczając takie plakaty na przystankach tramwajowych, gdzie uderza się także i we mnie. Ale to jeszcze przecież nie wszystko. A proszę zobaczyć tę całą kampanię, którą wymusiła Gazeta Wyborcza, wywołała, o tak zwane kłamstwo oświęcimskie. To jest refleksja dotycząca lat ubiegłych, natomiast tak, chciałbym, żebyśmy wrócili... Pan, ja dlatego o tym mówię, bo pan redaktor mówi, w szerszym kontekście. Atak. Takie zmasowane ataki mieliśmy systematycznie. I no tak, ale jesteśmy inaczej. Do tego przyzwyczajeni. Ja przypomnę, ktoś, kto nie śledzi w sposób bardzo precyzyjny doniesień prasowych związanych z Radiem Maryja, no jednak tym, co wydarzyło się w minionym tygodniu, musi być zaskoczonym. W związku z tym opiszmy to, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu. Przykro mi, panie redaktorze, tak? Musimy pamiętać także i o tym, co było w 97 roku, kiedy ojca Rydzyka po sądach ciągnięto i jeszcze w formie podejrzanego, nie zgłasza do prokuratury, nie zgłaszając w ogóle wcześniej wezwania po to, żeby za pomocą policjantów ściągnąć go do prokuratury, a tylko po to, bo to jest w dokumentach, wówczas także spreparowanych czy przygotowywanych w prokuraturze toruńskiej. O tym pisał nasz dziennik w opracowaniu adwokatów zajmujących się tą sprawą. Pisał już w 99 roku po zakończeniu tego odprysku, tak zwanego uderzenia medialnego. A uderzenie medialne było po co? Po to, żeby w tym momencie zatrzymać ojca dyrektora w prokuraturze. Można przy tym podejrzeniu, na którym zarzutu, które do niego kierowano, można go było zatrzymać, a badano wcześniej, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji cofnie koncesję radiu. I to po to wtedy organizowano. Potem cała nagonka medialna trwająca kilka miesięcy i wtedy właśnie w grudniu zawiązał się zespół wspierania Radia Maryja po raz pierwszy, gdzie ludzie nauki i kultury w rozmowach pomiędzy przyświątecznych stwierdzili, my nie możemy na to czekać, żeby niszczyli nam nasze medium, nasze media, nasze radio, naszą radiostację, którą chcemy słuchać, także profesorowie. I dlatego, żeśmy się wtedy zorganizowali w obronie i pomagając temu radiu w jego tej szczególnej służbie. Jeśli tak spojrzymy w poszczególnych rocznikach, to zauważymy wyraźnie, że się uderza, przez pół roku czy nawet dłużej trwa kampania i jeden dziennikarz powie, że wtedy odwołuje się do artykułu, który był wcześniej podany. To jest taka spirala rosnąca. A potem niektórzy, tak jak było wtedy tym kłamstwem oświęcimskim, jak młodzieżówka Unii Pracy, kieruje sprawę do prokuratury, prokuratura bada i stwierdza, nie ma podstaw. Nie ma podstaw, ale przez pół roku bije się także w kościół, że tutaj w kościele nie załatwia się sprawy, trzeba zamknąć radio, które przecież kłamstwo oświęcimskie propaguje. Gdzie? Bo manipuluje sprawą pan redaktor z tygodnika Nie. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Pan Jarosław Stelin, wrócimy tu dotykamy już tego ciekawszego tematu, który postulowała pani Magdalena, a mianowicie spojrzenia na tę całą sprawę tego konfliktu, również próby spojrzenia z drugiej strony. I dobrze, że jest pan profesor tutaj z nami. Otóż temat, który tak pana bardzo zbulwersował w tygodniku Wprost, czy tygodniku Newsweek, został jednak wywołany przez prymasa Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Czy on został delikatnie, czy właściwie, czy w sposób właściwy potraktowany przez dziennikarzy, to inna kwestia. Ale niewątpliwie temat się pojawił po oświadczeniu prymasa Polski i trudno, żeby dziennikarze się tym nie zainteresowali. Moim zdaniem trochę też jest tak, w całej historii relacji między Radiem Maryja a światem zewnętrznym, że ojciec Tadeusz Rydzyk być może, ale też twórcy tego radia,
powinni być może się też trochę w piersi uderzyć, czy mają właściwe relacje z innymi mediami. Bo na antenie Radia Maryja też można usłyszeć bardzo ostre oceny całego innego świata dziennikarskiego. Całego innego świata dziennikarskiego, często wrzucanego do jednego worka z różnymi epitetami. Ja nie wiem, czy dla kogoś jest obraźliwy epitet media liberalne, czy liberalny dziennikarz. Dla jednych może nie być, dla innych jest. Dla twórców Radia Maryja raczej jest to negatywne sformułowanie. I generalnie jest taka jakaś strasznie duża nieufność wobec całego innego świata dziennikarskiego, co być może powoduje wzajemne nieufności, które narastają i ja w każdym razie apelowałbym do tego, żeby jednak się troszkę bardziej otworzyć, bo nie jest tak, że w środowisku dziennikarskim pracującym poza Radiem Maryja czy poza naszym dziennikiem są sami wrogowie. Są ludzie, którzy się nad tym z troską pochylają, dziennikarze również z troską pochylają, zastanawiają się, jakie jest miejsce tego medium i ludzi, którzy zafascynowali się tym medium, przywiązali się do Radia Maryja i starają się to analizować solidnie, uczciwie, a nie tylko na zasadzie krytyki czy zwalczania. Też tak jest. Zanim damy odpowiedzieć panu profesorowi Kaweckiemu, bardzo proszę jeszcze o wypowiedź księdza biskupa, ponieważ tutaj padły sformułowania dotyczące tego dekretu. Sprawa wygląda tak. Daliśmy oświadczenie we wrześniu 23 na drugim posiedzeniu, ponieważ ten dekret, zdaje się, wyszedł w sierpniu. I wprost tworzyło wizję i inne pisma oczywiście wtedy, bo to kampania... Tam padały ostre słowa schizma. Ktoś napisał schizma. Wizja Kościoła podzielonego. Stworzenie wizji Kościoła podzielonego jest wprowadzaniem w błąd całej społeczności i rzeczywistości, bo oto umowy zostały zawarte między poszczególnymi diecezjami a prowincją Ojców Redemptorystów na podstawie umowy z 1994 roku w roku 1995. Na 39 diecezji, powiedzieliśmy to wyraźnie, 33 diecezje ma zawarte umowy na czas nieokreślony, w których to jest mowa o działalności biur Radia Maryja, bo chodziło o te biura, czy działają legalnie. Na terenie archidiecezji warszawskiej na 17 parafii tylko 4 nie mają zawartych umów. I chodziło o te 4, żeby zawarły. Przepraszam, ale czy cztery parafie powodują to, że aż specjalny dekret trzeba wydawać? Dekret był i rzeczywistość jest taka. Nie do mnie należy ocena. A teraz, na przykład diecezja gdańska ma zawartą umowę z prowincją Ojców Redemptorystów i określiła biura tak, taca nie. Tak mówiąc skrótowo. Ale 6 diecezji nie ma tych umów. I chodzi tylko o te 6. Więc nie można wtedy mówić, że są dwa kościoły, że kościół jest podzielony, że... Ogólnie słuchacz, czy telewidz odbierał to tak, czy wierny, że radio działa nielegalnie. Albo biura działają nielegalnie. W tych diecezjach, gdzie nie ma umów, one działają, jeśli są takie biura, działają nielegalnie, bo nie ma tych biur. Ale na 39 diecezji, powtarzam, 33 ma takie umowy zawarte. I to jest to ta lista, którą przesłaliśmy wszystkim biskupom. I tu jest wyszczególnione. Ale w tych artykułach, które być może rzeczywiście były niezbyt delikatne i czasem używały sformułowań zbyt daleko idących, jednak stawiano pytania zasadnicze, które uczciwie to powiedzmy stawia sobie sam Kościół. Biskupi przecież różne wypowiedzi publiczne czytamy, różnych biskupów na temat już konkretnie działalności programowej i duszpasterskiej Radia Maryja. I są również wypowiedzi krytyczne. I te artykuły dziennikarze po prostu nad tym się pochylili. Mówię, być może zrobili to niezbyt delikatnie i zbyt ostro, ale ten temat właściwie był rozwinięty na skutek tego wydarzenia miejscowego, który rozpoczął ksiądz prymas. I dlatego powstał zespół biskupów do spraw troski duszpasterskiej o Radio Maryja, aby znowelizować tekst umowy z 1994 roku, gdzie są punkty, które mówią o statucie Radia Maryja. Taki statut i program właśnie na konferencji prasowej powiedziałem, już jest.